Witam was, bracia i siostry. Nie został określony czas mojej sługi i przypomniała mi się pieśń taka wciąż chwalcie go, wszyscy słudzy pańscy wraz, gdy tak co noc w domu pańskim chcecie stać, więc myślę, że mamy dużo czasu. Pamiętam jeszcze za moich młodych czasów chrześcijańskich, często były czuwania nocne, zostawało się z Boże całą, no, praktycznie całą noc się modliliśmy. Teraz coraz mniej takich sytuacji jest. Nie wiem, czy mamy mniej tematów do modlitwy, albo myśmy się zmienili, ale to taka myśl. Wiecie, chcę przekazać nasze pozdrowienia z Oświęcimia, bo tam należymy do tego zboru, tam jesteśmy. Pozdrowienia z Oświęcima, ze zboru dziesiątkowego. Też chcę powiedzieć, dziękuję, przekażę. Też parę słów może o nas. No, już część dzieci nam się wyprowadziło z domu. Zostało tylko na razie dwójka. Kolejne się wyprowadzi dziecko. Ale mamy już dwójkę wnuków. Niedawno się urodziła nam wnuczka. I trzecia, nie wiem teraz, czy wnuczka jest w drodze, czy wnuk, bo sam się... Wnuk, tak to mi moja żona... Martyna, mam mieć już drugie dziecko, więc wszystko jest na dobrej drodze. Możemy się też modlić, jak będziemy pamiętać o niej, dlatego że miała też poważne problemy wcześniej z urodzeniem dziecka, więc miejmy Martynę, naszą córkę, miejcie też w modlitwach. I chcę coś powiedzieć takiego, co mi się niedawno przydarzyło i to taka myśl, taka trochę dygresja. Chciałem odpalić samochód i w pewnym momencie tak tylko zabrzyczało, ekran się wyłączył, nic nie świeciło i wiecie, wyszedłem z tego samochodu, popatrzyłem, wziąłem taki śrubokręt, to tylko się tak zaiskrzyło z akumulatora, mocniej tam próbowałem klemę tak zwaną do akumulatora przystawić, no i wtedy odpaliło, wiecie. I byłem z tym u mechanika, niedawno naprawili mi tą klemę, czyli ona i pomyślałem, taką miałem myśl, że czasami w naszym życiu jest tak, że my wątpimy w moc Słowa Bożego, a Słowo Boże jest jak ten akumulator. On jest cały czas naładowany. Tak naprawdę jak chcecie sprawdzić, czy akumulator działa, to sobie tam przyłóżcie śrubokręt czy coś i zobaczcie, jakie tam iskry popłyną. A my jesteśmy jak ta klema, która... Jeżeli przylega mocno do tego akumulatora, którym jest tym Słowo Boże, to wtedy jest ten przepływ, mechanizm jest sprawny. A jeżeli luźno traktujemy Boga i luźno traktujemy Jego Słowo, to nawet gdyby tam, nie wiem, jaka tam moc była, 1000 W, to nic nam to nie da. Tam jest moc. My czasami wątpimy w moc Słowa Bożego, ale odczułem to sam tak w moim sercu. Bóg do mnie tak mówił, że to nie, że Słowo Boże się nie przedawniło. Tam jest cały czas moc. To nasze życie może osłabnąć. I tak naprawdę módlmy się o to. Módlmy się, żebyśmy byli zawsze nawzajem, módlmy się o siebie, żebyśmy zawsze byli blisko Jego Słowa, blisko Jego społeczności, modlili się, bo wtedy będziemy tą moc mieć w sobie. Tak? Ona nie zostanie tylko w tym akumulatorze, tylko to nie będzie tylko książka. I też jeszcze chcę powiedzieć słowo, tutaj trochę działam w Czechowicach, już któryś raz jestem w Czechowicach, a tu mam takie służbowe tematy i działam, też z jedną siostrą się niedawno widziałem, przypadkowo, i też działam w zakresie likwidacji emisji, tak tych źródeł węglowych, tu gdzieś jest taka wspólnota, która wspólnie z Urzędem Miasta to realizujemy, z burmistrzem, która ze środków miasta i nie tylko będzie miała czyste ciepło. Tak? Tu jedna z tylko wspólnota mieszkaniowa, 300 piecy, 6 budynków i jakby takie zanieczyszczenie, które wpływa tu na całą okolicę. Tak? I kolejne budynki będziemy prawdopodobnie próbować wymieniać na źródła ekologiczne, ciepło sieciowe, więc w jakiś sposób jestem, nie wiem dlaczego tak Bóg robi, że jestem z tymi Czechowicami coraz bliżej, a być może jeszcze niedługo, za jakieś parę miesięcy coś powiem jeszcze więcej, ale nie chcę na razie nic mówić, bo jeszcze to się nie ziściło, ale zobaczymy. I chcę przeczytać na początku Mateusza 25,
rozdział i od 31 wersetu. To jest taki dość trudny fragment, ale chcę tu zaakcentować pewne słowa. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 31 wersetu. I może przeczytam ten fragment, żeby tutaj nie wyrwać tego z kontekstu, co chcę powiedzieć. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustanowi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Potem jest też mowa o tych, którzy no, nie robili tych rzeczy, nie pomagali. I wiecie, chcę dzisiaj mówić na temat Bożych uczuć. Że o tym, że Bóg ma wielkie uczucia względem ludzi. I jest takie ciekawe słowo. Ja w ogóle kiedyś, jak jeszcze nie było żadnych Biblii greckiej, kupiłem sobie taką Biblię po grecku w całości. Nie było słowa tam po polsku, tylko greka i trochę angielskiego. I wiecie, zacząłem studiować Słowo Boże po grecku i modliłem się: Boże, objawiaj mi to. Tam był, to dość prosty jest język, można to zrozumieć, można sobie przełożyć to, znaleźć słowo i wiecie, jest takie ciekawe słowo o Bożym współczuciu. Jest to słowo, które występuje w języku greckim. Trudno będziemy je wymówić. Splaghinestai. Splaghinestai. Znaczące współczuć, żałować. I to słowo występuje nie tak często w języku greckim, ale oznacza to takie nasze wewnętrzne organy, jakie są w człowieku, tak? Serce, płuca, jelita, wątroba, różne. Tak? I w naszej kulturze przyjęło się mimo wszystko, tak? Że mówimy, że coś dotknęło mojego serca, tak? Coś mnie poruszyło, mówi się o sercu, tak? Rzadziej o wątrobie, chociaż przypomniało mi się takie jedno, że coś mi leży na wątrobie, tak? Coś tam, coś mnie gniecie, coś mnie martwi, więc w jakiś sposób też to jest, nie tylko w Grece to było, ale też w naszym języku się to utarło. Ale wiecie, są sytuacje w Biblii, które chcę właśnie powiedzieć, w którym jest to słowo użyte w bardzo ciekawym kontekście, między innymi w historii o synu marnotrawnym. Że pamiętacie, jak ten ojciec użalił się nad tym synem, który odszedł, tak? Który opuścił go. I to jest tam właśnie to słowo, użalić się, to słowo greckie, o którym mówię, właśnie jest. I również w historii o miłosiernym Samarytaninie. Też tam jest słowo, użalił się nad tym pobitym człowiekiem i pomógł mu. I wiecie, tak szczególnie chcę mówić w kontekście Jezusa, tego, że Jezus jest idealnym wzorem postępowania i Jezus też używał tego słowa, albo względem Niego było używane to słowo. Na przykład Mateusza 9,36 czytamy takie słowa. Mateusza 9,36 i to, a widząc lud, to Jezus, tak, widział, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce,
które nie mają pasterza. Pan Jezus się użalił. On się użalił nad ludźmi, którzy byli duchowo zagubieni. Tak? Teraz tak naprawdę, wiecie, nic się nie zmieniło, tak? Od tych 2000 lat. Ludzie dalej są duchowo zagubieni. I tak mnie to też dotyka. Czy ja też potrafię, tak jak Pan Jezus, użalić się nad stanem duchowym tych ludzi? Bo stan naprawdę jest trudny. Bez Boga nie da się żyć, nie? Ale Pan Jezus użalał się. Dotykało to do głębi Jego serca. Podobne słowa są też w Marka 6,34. Marka 6,34 i też to jest mowa tutaj o Panu Jezusie. A wyszedłszy ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. Czyli popatrzcie, Pan Jezus użalił się, bo zobaczył, że pastor dzisiaj mówił o pasterzu, o owcach, a Pan Jezus zobaczył ich jako takie zagubione owce, które gdzieś idą, ale nie wiedzą gdzie, i zaczął ich nauczać. I potem właśnie to był taki czas, kiedy Jezus często właśnie nauczał lud. Pan Jezus również wzruszał się, czy ulitował, można powiedzieć, ulitował się bardziej, kiedy widział głód i ból człowieka, czy głód albo ból w życiu. I to jest taki werset w Mateusza 14,14. Mateusza 14,14 jest mowa o Panu Jezusie, jak i wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Zobaczył, że ci ludzie są chorzy też fizycznie, ulitował się, zlitował się nad nimi. I to jest taka niesamowita postawa Pana Jezusa. On na pewno też często był zmęczony, tak? Ale wiecie, myślał o tych najmniejszych, o tych chorych, żeby pomóc im, tak? Żeby pomóc im, żeby byli zdrowi. Mateusz, troszeczkę dalej, tam rozdział dalej, jest też słowa takie ciekawe. Mateusz 15,32. Ja też Ewangelia Mateusza 15,32. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł: żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną i nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. Popatrzcie, Pan Jezus myśli o tym, że oni są głodni. No a dlaczego Pan Jezus myśli o nich w ten sposób? Bo sam często był głodny. No, widzimy sytuację na pustyni, jak odczuwał głód. Pan Jezus, tak samo jak był w pełni Bogiem, tak samo był w pełni człowiekiem i odczuwał te uczucia tak jak odczuwa je człowiek. I wiecie, on wiedział, on umiał się wczuć w lud i w to, co odczuwają ludzie, tak? Wiecie, też będę czasami dygresje, takie świadectwa, które mi się przydarzyły. I popatrzcie, że Pan Jezus zaspokoił tą potrzebę. Potem czytamy jak historię, kiedy rękami uczniów, a Pan Jezus rozmnożył chleb. I to była niesamowita historia. Zaspokoił potrzebę ludzi, a potem mówił im tak dalej. I wiecie, byłem na koloniach jako wychowawca już chyba 5. raz z rzędu. I no to jest bardzo trudny czas, powiem wam szczerze. I to, co się stało, to no, ta rzecz też mnie tak wzruszyła, co Roman mówił. To była taka tragiczna tutaj, że ktoś zasnął tak za kierownicą. Ale wiecie, syn od Małkiewicza, ale wiecie, naprawdę ja po tych koloniach, jak wracam, jestem wykończony. Modlę się, żebym właśnie nie zasnął za kierownicą, dlatego że to jest straszny wysiłek. Czasami śpię po 2 godziny.
dużo trzeba przygotowywać tam. I wiecie, Bóg mi tak położył na serce, na tych koloniach, które były w tym roku, żeby zrobić obóz sportowy, żeby... I zgłosili się głównie chłopcy. No było też tam troszkę dziewczyn i tak Bóg mi to położył na serce, żeby zrobić taki z piłką nożną. I wiecie, czułem tak w sercu, że Bóg chce, żeby poprzez to, że ja gram z nimi, że nie tylko ja gram, bo ja tak słabo gram raczej, ale byli, którzy lepiej grali, że gramy z nimi w piłkę, spędzamy z nimi czas. Oczywiście też był czas na Słowo Boże, też było nie, bardzo nietypowo, bo ja miałem wykłady, nie miały siostry tym razem, ale ja powiedziałem, ja biorę tą część i będę miał słowo dla tych chłopaków i tej garstki dziewczyn. I wiecie, Bóg pobudzał nas na tym obozie, żeby robić pewne nietypowe rzeczy. Ja, no, nie będę wam, nie ma trochę czasu na to, ale pewne rzeczy, byłem bardzo dobrze przygotowany, pewne rzeczy robiłem i ci chłopcy też troszkę daliśmy im luzu, bo to, że byli tacy nastolatkowie, nie chcieliśmy cały czas ich kontrolować, że teraz nie wychodź z pokoju albo coś takiego. I wiecie, ich potrzeby były zaspokojone. Spędzaliśmy czas, cały czas grali, no dawaliśmy z siebie wszystko. I wiecie, i w pewnym momencie na jeden z wykładów, który miałem bardzo krótki, miałem po 15 minut wykładu, bo wcześniej były takie inne zajęcia, ale 15 minut tylko takiego słowa, powiedziałem, kto chce przyjąć Jezusa albo kto się chce modlić, to będzie czas wieczorem, żeby się modlić o to, żeby przyjąć Jezusa do tych dzieci. Czasami one naprawdę przeszkadzały w czasie zajęć, ale powiedziałem to. Wtedy była akurat cisza i jak na wszystkich czterech latach, jak byłem, no praktycznie nikt nie wychodził na środek, nie było tych modlitw. No, próbowaliśmy coś mówić, ale był taki beton. Ale wiecie, ja zrozumiałem, że Bóg mnie używa tam, żebym najpierw zaspokoił ich potrzeby, tak? Emocjonalne, rozmowa, też z wieloma rozmawiałem, grałem w piłkę, no wszystko, co się dało. I Bóg mi dał takie słowo, że jak to zrobisz, to ja się zajmę resztą. I wiecie, taki inny brat zrobił wieczorem wezwanie i wyszło na środek 15 chłopaków, którzy chciało się modlić. Niektórzy o nawrócenie. Niektórzy o to, też za mną rozmawiało taki dwóch chłopaków, o to, że odeszli od Boga, nawrócili się kiedyś jako dzieci, że robią złe rzeczy, żeby się modlić o to. Duch Święty tak zaczął niesamowicie działać, wiecie, że ja byłem sam zszokowany. Ale i nie chcę mówić, żeby absolutnie, żeby siebie chwalić, bo to nie o to chodzi, ale... Chodzi mi o to, żeby, chcę przez to powiedzieć, że bardzo ważne jest to, co Pan Jezus zrobił. Patrzył na potrzeby ludu i jeżeli oni byli głodni, zaspokajał, a potem mówił dopiero słowo. To nie było odwrotnie, tak? Nie było tak, że najpierw słowa, jak już prawie zasypiali, to wtedy było to rozmnożenie, ale było odwrotnie, tak? I wiecie, ja to była dla mnie nauka, żebym był otwarty na to, co Bóg chce, oczekuje ode mnie. I kolejne takie wersety, o którym też tutaj Pan Jezus widział tą potrzebę człowieka, jest na przykład w Marka 8:2 i no to jest podobny werset, też tutaj, żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. Już są 3 dni ze mną. Pan Jezus znał tę potrzebę, wiedział, no to jak to, nie? Są 3 dni, a może już wszystko zjedli, może mieli jakiś suchy prowiant, ale Pan Jezus na to uważał to za ważne. Uważał to za ważne. Spełnienie tych potrzeb. I Marka 1:41-42. Marka 1:41-42. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją,
Tutaj jest mowa o uzdrowieniu człowieka. Dotknął się go i rzekł mu, chcę być, jeszcze raz, a Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu, chcę być oczyszczony. I natychmiast szedł z niego trąd i został oczyszczony. Czyli popatrzcie, znowu jest to słowo, zdjęty litością. On, ten człowiek powiedział wcześniej do Pana Jezusa, bo to jest w 40 wersecie, Panie, jeśli chcesz, nie? A Pan Jezus powiedział, chcę, ale ta litość była w nim, tak? Ta litość i ten żal do stanu, w którym był ten człowiek. I natychmiast ten trąd został oczyszczony. I trzecia sytuacja, kiedy Pan Jezus użalał się nad ludźmi, to był wtedy, kiedy widział smutek innych ludzi. Że często ludzie byli smutni i taka przykładowa historia jest w Ewangelii tym razem Łukasza. Może sobie otworzę, żeby widzieć też Łukasza 13 rozdział, znaczy 7 rozdział, przepraszam. Troszkę za daleko. 7 rozdział. Dobrze. A może od 11 wersetu. 7:11. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Czyli popatrzcie, sytuacja, kiedy Pan Jezus widzi smutną kobietę, która straciła syna, a na dodatek to był jedyny jej syn. I on podszedł do tej kobiety, do tego syna zmarłego i potem czytamy, że Pan Jezus powiedział, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Ale to, co było takim impulsem Pana Jezusa, to była litość. On się ulitował nad tą kobietą i wskrzesił jej syna. Jeszcze jedną taką historią, której też jest to słowo użyte, jest Ewangelia Marka, 9 rozdział, od 20 wersetu. Ewangelia Marka 9:20. I przywiedli go do niego, a gdy go duch ujrzał, zaczął nim szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach i zapytał ojca jego, od jak dawna się to z nim dzieje. A on powiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Ale jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. To tym razem ten ojciec powiedział, użył tego słowa. Nie widzimy tu, że Pan Jezus, ale używa to ten ojciec i Pan Jezus się zlitował nad tym chłopcem. Jest takie fajne słowo, ale takie bardziej w Polsce się może rzadziej tego sformułowania używa, ale bardzo ciekawe jest to sformułowanie, że ja bym to powiedział, że Pan Jezus wchodził w buty innych ludzi. Czyli on wczuwał się w to, jak się czuje inny człowiek. Tak? On to robił często. On wzruszał się nad stanem osób, bo umiał zrozumieć. Tak? Naprawdę, wiecie, nam czasami jest to trudno. Może łatwiej wtedy, kiedy sami mamy problemy, to może wtedy łatwiej wczuć się w tą trudną sytuację kogoś, jeżeli sami przeżywamy problemy, ale jeżeli u nas jest wszystko dobrze, jesteśmy zdrowi i teraz ktoś jest chory, to tak, albo no często też taka
w nas taka sytuacja się rodzi, jak widzimy ludzi, którzy zbierają pieniądze, nie wiemy co robić. Czasami nas to nawet znieczula, tak? Na ulicy widzimy jakiegoś bezdomnego i to nas tak nawet, takie znieczulenie się w nas rodzi, bo my zastanawiamy się teraz, na co on to zbiera. Wiecie, a Pan Jezus znał serce człowieka i użalał się nad nim, tak? Nad tym człowiekiem. I tak patrząc na historię, ten czas nowotestamentowy, tą kulturę, która też panowała wtedy, dla takiego przeciętnego Greka, tak? Bo to było napisane w języku greckim, ten Nowy Testament. Dla takiego przeciętnego Greka Bóg tak naprawdę, ale ja bym powiedział Bóg z małej litery. Oczywiście, tylko nie mogę, muszę to powiedzieć, nie mogę pokazać, ale Bóg z małej litery jest bezuczuciowy. Tak? Większość religii w świecie przedstawia Boga jako z małej litery, jako Boga bez uczuć. I wiecie, my sami jako mężczyźni mamy problem z uczuciami. Nie wiem, czy siostry to potwierdzą, czy pokiwają głowami, bo tak naprawdę czasami tych uczuć może być za mało w naszym życiu. My tak próbujemy jako mężczyźni to gdzieś tam maskować, tak, albo czasami nie pokazywać, że płaczemy, tak, i siostry mają z tym łatwiej i wiecie, dużo na tym zyskują, bo ja wierzę, że Bóg ma uczucia. I ja wierzę, że my mężczyźni możemy mieć też uczucia, możemy płakać, użalać się nad nie tylko nad swoim stanem, tak, ale nad stanem też innych ludzi. Nad stanem innych ludzi, nad tym, jak ktoś potrzebuje pomocy, i możemy razem z nim płakać. Nie tylko siostry mogą płakać z innymi albo z sobą nawzajem. I wiecie, tak naprawdę to jest taki stan apatii. Wiecie, ja bym tak apatia to jest taki stan, kiedy jesteśmy obojętni na otoczenie. Apatia. To nie chodzi o taki stan letargu, ale takiej apatii, że nam obojętnie co się dzieje, to jesteśmy niewrażliwi, co się dzieje na zewnątrz. Tak? Ja jestem tutaj i nie interesuje mnie otoczenie i co się dzieje na zewnątrz. I popatrzcie, gdyby tak Bóg myślał, to nie byłoby Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, miał żywot wieczny i nie zginął. Tak? On dał. To nie jest stan, to wyraża stan głębokiej miłości, głębokich uczuć, które w Bogu eksplodowały wprost, a my mamy z tym problem jako ludzie. I to jest taki, my często mamy w taką apatię i taką niezdolność przeżywania uczuć. I nasz Bóg, i tu powiem z dużej litery Bóg, nasz Bóg, jest Bogiem empatycznym. To jest takie ciekawe słowo, empatia. Rzadko się go czasami w zborze używa, chociaż jest fajnym słowem. Zdolny do odczuwania uczuć, przyjmujący też sposób myślenia innych. Tak, że mogę się wczuć w kogoś, tak, że ktoś jest w takim stanie. Oraz spojrzenia z perspektywy innego człowieka. Tak. Bo często to jest problem właśnie, że my nie umiemy tych odczuć, bo nie umiemy jakby spojrzeć oczami tego człowieka, który jest w problemie, który nam się wydaje, dlaczego on cały czas tak robi, dlaczego, to mi się nie podoba, ale gdybyśmy spojrzeli jego oczami, tak jak Bóg wierzy, że spogląda, byłoby zupełnie inaczej. Często, tak. I wiele w czasach, kiedy troszkę później, takich nowotestamentowych, ale takich późno nowotestamentowych, były różne nauki w tym zakresie. Jeden, nie będę nawet mówił imienia, chociaż mam tu napisane, jeden, żebyście nie szukali na Wikipedii, tak, jeden z takich wielkich pisarzy starożytnej Grecji wyznawał taką naukę, że Bóg jest ponad światem, że jest niedostępny, a jedyny możliwy dostęp do Niego odbywa się poprzez pośredników i demony. Takie nauki
były w czasach późno nowotestamentowych, tak, w czasach, no tam rok 70, 60, no 60 może 60, 70, 80 i później, tak? Ale popatrzcie, często ja już nie będę tam rozwijał te myśli z pośrednikami, wiecie, ale jak rozmawiam z ludźmi na temat, ja mówię, dlaczego ty się nie modlisz bezpośrednio do Boga? Po co ci jakiś pośrednik? Po co ci ktoś, kto ma pośredniczyć między tobą a Bogiem? I otrzymuję taką odpowiedź, ale ja nie jestem fachowcem, to tamten człowiek będzie wiedział lepiej, jak mnie doprowadzić do Boga. Wiecie, i takie nauki panowały. A Bóg chce się angażować w człowieka bezpośrednio. Chce mieć bezpośrednie relacje z człowiekiem. I wiecie, ja tak myślę o Panu Jezusie, to może to jest takie niepozorne słowo, które Pan Jezus powiedział, które nie wiem, czy zwracaliśmy na nie uwagę. W Łukasza 22:15. Łukasza 22:15. To było przed tym, jak Pan Jezus organizował tą ostatnią wieczerzę, tak? Jak myślał o tej wieczerzy, był jeszcze przed, wiedział już, że jak umrze, tak? Że, ale wiecie co, o czym on myślał? On myślał o tym, co chcę tutaj przeczytać. I rzekł do nich, czyli do apostołów, gorąco pragnąłem spożyć tą wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. I wiecie, to wyraża może nie całą kwintesencję, ale taką w pigułce to, jakie są uczucia Pana Jezusa. Popatrzcie, on by mógł powiedzieć, no ja za chwilę będę umierał, to wy mi pomagajcie, nie? Wy módlcie się, tak? Chociaż tam próbowali niektórzy nawet, ale nie wytrzymywali w modlitwie z Panem Jezusem. Ale wiecie, on gorąco pragnął mieć te relacje z tymi uczniami w tym czasie, kiedy tak naprawdę on zaczął być wsparciem dla tych uczniów, bo wiedział, co ci uczniowie będą potem przeżywać. Tak, że Piotr się zaprze, że potem będą prześladowania mieli. No wiele sytuacji potem przeżywali, ale Pan Jezus pragnie, gorąco nawet, to jest takie no, fajne słowo, gorąco pragnąłem spożyć tą wieczerzę, spożyć kolację z wami, tak jakbym powiedział, tak? Chociaż to jest taka szczególna wieczerza, nie? Którą teraz przyjmujemy pamiątkę, ale Pan Jezus chciał mieć z nimi relacje. Chciał mieć z nimi czas. I tak naprawdę, wiecie, jak się tak nad tym zastanawiałem, to podstawą chrześcijaństwa jest takie, że my wierzymy w Pana, w Boga osobowego jako Boga miłości. I celem tak naprawdę naszym jest to, abyśmy tą miłość, te uczucia Boże mogli odebrać do swojego życia, oczywiście, tak, bo to jest, dlatego się nawracamy, tak, że reagujemy na tą Bożą moc, na to Boże działanie, na tą Bożą wolę względem nas, ale też możemy przekazywać to innym ludziom i z takim żalem, z takim smutkiem dostrzegasz tych ludzi w świecie, którzy powinni być zbawieni, bo Pan Jezus chce ich zbawienia. I ciekawy jeszcze fragment w Izajasza jest. Nie wiem, czy go cały przeczytamy, bo Izajasza 58, 3, 12, ale może niektóre fragmenty tylko przeczytam. Izajasza 58, 3, 12. I tutaj jest mowa o tym, o poście, o takim prawdziwym poście, może poczytamy, może. Oto gdy pościcie, czwarty werset, kłócicie się i spieracie i bez litości uderzacie pięścią, nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się
zawiesza swoją głowę, jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele, czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Bogu, Panu. Lecz to jest post, którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. I to ten siódmy werset chcę tak zaakcentować, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. I wiecie, ja w tym, co prawda to jest Stary Testament, ale tak samo natchnione Słowo Boże, ale widzę w tym taką nowotestamentową nutkę, która powinna nam i powinna mi też przyświecać w moim życiu, bo co z tego, że ja mogę pościć, tak? Ale Bóg chce czegoś więcej, żeby się dzielić, tak? Żeby jeżeli widzę tego człowieka, a może pomóc się za niego, tak? A może trzeba mu pomóc, nie wiem, fizycznie, może trzeba gdzieś go, nie wiem, zawieźć, wiecie? I czasami nasza odpowiedź to nie mam czasu, albo, no nie chcę już mówić, albo mi zabrudzi ktoś samochód, ale czasami ja tak sam myślę, tak? Ja często tak myślałem, ale wiecie, Bogu zależy na tym, żeby nasze serce było odmienione i żebyśmy widzieli te potrzeby innych ludzi. Ten fragment może moglibyśmy studiować bardzo długo. I wiecie, też myślę, że to powiem też, że też tak ostatnio Bóg pobudził mnie do tego, żeby też, no mam też, mamy też, mamy, znaczy ja mam starszych rodziców, oni są wierzący, ale mają swoje problemy. Nieraz byłem taki zły na nich, że po prostu pewne błędy też robili w życiu, ale wiecie, Bóg mnie tak dotknął i powiedział, nie rób tego i spróbuj zrobić coś innego. I wiecie, miałem taką myśl, żeby zaprosić ich, tu niedaleko jest takie, moich rodziców, byliśmy też z moją żoną, tak, nie wiem, czy ktoś jeszcze był, chyba tylko moja żona była i zaprosiłem moich rodziców, bo mój ojciec miał mieć operację oka, zaprosiłem przed tą operacją ich do ogrodów Kapias. Tam sobie chodziliśmy, spacerowaliśmy, piliśmy kawę, naprawdę. I jak dzwoni mój ojciec do mnie, to wiecie, to go zupełnie jakby to, że tak żeśmy ich uczcili, że przywieźliśmy, że poświęciliśmy im czas, że było fajnie. On mówił, że od wielu, wielu lat nie spędził takiego czasu dobrego i wiecie, to zaczęło go trochę zmieniać. Już nie tak bardzo krzyczał na moją mamę albo czegoś tam, wiecie. I naprawdę takie, jak to powiedzieć, wiecie, że Bóg jak nam coś położy na sercu, żeby się użalić, zrobić coś, naprawdę tego On chce, to Bóg przyniesie efekty tego. Bo co z tego, że będziemy tacy sprawiedliwi? Nie rób tego, tak? Co z tego, gdybym był na tych koloniach i był takim, można powiedzieć, wojskowym, powiedział tutaj, stój, baczność, tu teraz do kąta, teraz ty będziesz robił pompki, bo za głośno coś powiedziałeś, a ty masz zakaz, graj w piłkę, bo kopnąłeś tamtego w kostkę. Wiecie, no to jest bardzo łatwo zrobić i bardzo łatwo wzbudzić w ludziach strach, w dzieciach to już w ogóle. Ale wierzę, że Bóg nas powołuje po to, żeby i mówi do naszych serc, żeby okazywać tą litość. I ja nie mówię, żeby dawać się jakby, bo to nie o to chodzi, żeby nas ludzie wykorzystywali, ale jeżeli coś Bóg mówi, jeżeli to czujesz w sercu, żeby zrobić pewne rzeczy, to zrób to. Dlatego, że to może być głos Boży i możemy w ten sposób zmienić ludzi, zmienić życie ludzi. Wiecie, najbardziej mnie wzruszyło, jeszcze tak wrócę do tych kolonii, jak przyszedł, był taki chłopak tam, który wychowywał się w rodzinie zastępczej od chyba pierwszego roku życia. Miał już 14 lat, właściwie nie powinien być na tym obozie sportowym. I grałem z nim w piłkę
I wiecie, nikt mu nie podawał, a no, tak słabo grał, chociaż mówił, że gra w klubie, ale słabo grał, tak mówiąc uczciwie, tę piłkę. Ale wiecie, parę razy i cały czas mówi: wujek, ale ja nie umiem strzelić tej bramki. A ja naprawdę cały swój wysiłek robiłem, żeby mu podać ładnie. On tam gdzieś tu obok, tak gdzieś nie umiał kopnąć, ale wiecie, akurat się nazywał Piątek, tak, ten nasz. I jak on tą cieszynkę zrobił, tak, parę razy jak strzelił tą bramkę, jaki on był szczęśliwy, jaki on był radosny, ale wiecie, ale potem wujek, po tym nabożeństwie, które mieliśmy po tym wieczorze, mówię: wujek, ja się chcę modlić z tobą o to, żeby Bóg przebaczył moje grzechy. I wiecie, głupia rzecz jakby, podawanie piłki, spędzanie relacji, ale to otwiera serce i naprawdę mnie to niesamowicie wzruszyło, bo ten chłopak mówi, że jak mówił o tym, że on żył, on przeklinał on tych rodziców, on krzyczał na nich, a mówi, jakby przypomniał sobie taki czas, że nawrócił się w wieku 5 lat i chciał to zmienić. Ja mówię: no teraz to miej taki czas, powiedziałem mu, przynajmniej 15 minut dziennie, zacznij od 15 minut, żeby się modlić, żeby czytać Jego Słowo. I modliliśmy się o to. Naprawdę ja byłem taki poruszony, nawet teraz jestem, że no Bóg przez takie małe rzeczy może robić wielkie rzeczy. Nie pomijajmy tych małych rzeczy, nie pomijajmy potrzeb, nie mówię tylko o dzieciach, ale potrzeb też tych osób starszych, często bardzo już takich zaawansowanych wieku. Ja wierzę, że Bóg poprzez to chce czynić też wiele rzeczy w ich życiu. I tak na koniec chcę powiedzieć właśnie, tak podsumować to tymi takimi paroma słowami, że Bóg nas jakby powołuje do tego, żeby widzieć potrzeby innych ludzi. I żeby wierzę, że On będzie że już wam pokazuje, ale że wierzę, że będzie dalej pokazywał te potrzeby ludzi. I ja wierzę, że będziemy mogli wiele rzeczy jeszcze z Bogiem uczynić. Będziemy mogli zaspokajać te potrzeby, ale też będziemy widzieć wtedy to, że oni się nawracają. Bo my się zastanawiamy, wiecie, wiele razy się zastanawiałem, czemu się ludzie nie nawracają. No fajnie, ale może mój kolega z pracy powiedział mi raz: Piotrek, pomożesz mi przy przeprowadzce? Mówię: nie mam czasu. Drugi raz: Piotrek, pomożesz mi coś tam zrobić? Ja mówię: nie mam czasu. A potem ja mówię temu koledze: a przyjdziesz na nabożeństwo? Powie: nie ma czasu. Wiecie, relacje, które miał Pan Jezus z uczniami i z ludźmi, którzy byli mu współcześni, no były, one mnie fascynują i jakby pokazują mi, w jakim kierunku powinno iść nasze życie. I tego o to się modlę w moim życiu też. Bóg mi też pokazuje w mojej służbie, której robię tam wśród tych dzieci, żeby te nowe pomysły, jak sprawić, aby nastolatkowie, tacy najgorszy wiek, wiecie, między, niektórzy może tutaj są, tak, tacy w takim wieku, ale chyba nie, w wieku między, ja bym tak powiedział, między 12-14 lat, te osoby w tym momencie często gdzieś zostają obok, tak, zostają obok zboru, tak, nie ma, nikt nie umie z nimi rozmawiać często, tak, potem już czasami jest za późno. Potem już się, a wiecie, a nasze formy obozów, czy nasze formy tego, jak chcemy działać wśród dzieci, są takie same, od 30 lat się nie zmieniają, ale dzieci się zmieniają, tak? Dzieci się zmieniają i wiecie, to mi tak mówi o tym, że my też powinniśmy się zmieniać. Też powinniśmy szukać takich form, żeby docierać, tak, do tej, ja bym powiedział, do młodzieży, młodej młodzieży, tak, żeby nie obrazić, nie, bo jak dzieci, jak do mojego syna mówię dziecko, to on mówi: nie, ja jestem młodzież, bo ma 14 lat. I nawet mój syn
wracając teraz niedawno z tego obozu, powiedział, że naprawdę już zaczął nam mówić tato w ogóle i mamo. Powiedział, tato, naprawdę ten obóz mi się podobał, ale też miałem dla niego dużo czasu, tak? Też on mógł być zaangażowany. I wiecie, że ja wierzę, że każda grupa wiekowa, każdy człowiek, jego potrzeby mogą być zaspokojone, jeżeli będziemy działać zgodnie z wolą Boga. Amen.